się dzieje. Ale leje. Ja wyjdę za chwilę. Tylko pływa. A. Podwórko w wodzie. Wydnie się nie mieści. Taka zlewa. Coś strasznego. Patrzcie. To rynne się dzieje. A tam. Cały rydzel leci w łapach. Tam to się dzieje na glinie. Ale zlewa. Zobacz, cały rynnami woda zasuwa. Cało rynno. Jeszcze takiej ulewy jeszcze nie było. Zobacz, ile wody. Tam. Woda stoi na podwórku. Całe podwórko, jezioro wody. A tam? Zobaczcie, co się dzieje po tam. Tam dalej. Zobaczcie, co się dzieje. Tam co się dzieje, o! Wody najdzie do stawy, zobaczcie, tam co się dzieje. Tam płynie do środka, do środka napłynie. Jeszcze tego nie było. Dowali wody. Pierwsza ulewa minęła, ale druga nadchodzi, zaczyna grzmić. Dziękuję Ci, Panie Boże, za ten piękny deszcz. Chciałam Bogu dziękować. Dziękuję, Panie Boże. Wody mi teraz przybędzie do stawu przynajmniej. A czekałem tego deszczu upragnionego dłuższy czas. Wreszcie się zebrało. Kto o czym marzy, pragnie, to na pewno mu się kiedyś zejdzie. No, to dziękowanie ostatnie. Pięknie. Dziękuję, Panie Boże. Patrzcie, tam ile wody. Całe podwórko jest w jeziorze. Tam wszystko płynie w dół. Patrzcie, ile wody. Nie wyjdę w butach, bo zaraz się umoczę. Zobaczcie, cały rynnami.
Teraz już troszeczkę zmalało. Gdzie ta woda pójdzie, to ja nie wiem. Pójdzie na drzewa. Drzewa lepiej by dorosły. Może do stawu. Dziękuję Panie Boże za deszcz. Bardzo się cieszę. Pan Bóg mnie usłuchał. Polało, ładnie szurnęło. Jeszcze raz tak, żeby poleciało. I niech teraz sobie pada całą noc, o tak, cierpi. O, druga fala nachodzi. Idę coś zjeść. Dzięki za deszcz, Panie Boże.